Widziałeś wczoraj zaćmienie słońca, przyjacielu? Nie. A ty? Ja też nie. Aha. Myślałem, że to początek jakiejś rozmowy. Nie. Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Ciekawe, że o tym wspominasz. Myślisz, że rzeczy naprawdę mogą przyjść nam do głowy? Jeśli tylko mają nogi lub dysponują innymi środkami lokomocji, to na pewno. Będziesz jadł ten piasek? Częstuj się. Zatem sugerujesz, że myśli potrafią się przemieszczać. Że tak naprawdę nie należą do nas, tylko do wielkiej globalnej puli idei, a my jesteśmy tylko ich odbiorcami, czy też nośnikami. Nie mam pojęcia, kto napowiadał ci taki głupot, ale gdyby tworzyć, dajmy na to, taki alfabet, to jaką literę umieściłbyś po K, Samuelu? L, Jacksonie. Muszę ci się do czegoś przyznać. Nie musisz. Nikt cię do tego nie zmusza. Nie mów, jeśli nie chcesz. Istnieją specjalne infolinie, organizacje, które zajmują się pomaganiem takim jak ty. Wydaje mi się, że mój wewnętrzny głos na to naciska. Zdawało mi się, że naciskać można tylko przyciski. Wiesz, ostatnio na placu budowy byłem tak zmęczony, że wypuściłem linę. I zupełnym przypadkiem zrzuciłem blok skalny na rusztowanie. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale kiedy potem nadzorca okładał mnie pejczem po plecach i byłem już bliski omdlenia, nagle doznałem olśnienia. I wysnułem pewną tezę, mianowicie człowiek tak naprawdę walczy ze sobą samym. Masz na myśli wojny? To, że różne ugrupowania stają naprzeciwko siebie i walczą ze sobą bez większego powodu? Nie, ale to również ciekawe spostrzeżenie. Bardziej chodziło mi o to, że każdy z nas toczy wewnętrzną walkę. Przeciąga przysłowiową linę. Ja nie byłem z siebie zadowolony, że ta lina wyślizgnęła mi się z rąk. Krytykowałem się w myślach. O taką walkę mi chodzi. Rozumiem. Muszę cię jednak o coś spytać, bo nie daje mi to spokoju. Znasz może jakieś przysłowie związane z liną? Niestety nie. To może widziałeś chociaż jakąś linę zawieszoną przy słowie? A to zależy przy jakim słowie. Jakimkolwiek. To również nie. W takim razie, czemu używasz sformułowania przysłowiowa lina? Cóż, no być może taka lina właśnie wiąże ze sobą słowa. A może to po prostu jakaś zwykła brednia i twój brak wiedzy z zakresu przysłów? Bardzo możliwe. Wiesz, marzy mi się, że kiedy to wszystko się skończy, otworzyć jakiś sklep. Mógłbym tam sprzedawać sandały albo liny? Sandały to bardzo chodliwy produkt. Ale liny również. Mógłbym mieć mały straganik i każda lina nazywałaby się inaczej. Byłaby więc lina Ewe, byłaby lina Pał, byłaby lina Pad. A kto wie, może i znalazłoby się miejsce dla liny Wend. Myślisz, że widzowie zrozumieli już ten żart? Że odwrócili kolejność słów i leżą teraz na podłodze skręceni śmiechem? Ciężko stwierdzić. Nie widzę ich. A ja widzę. Cóż, rynek obecnie potrzebuje dużej ilości dobrych jakościowo lin. No mogłoby się udać. A jak wiadomo, świat należy do ludzi odważnych. Myślisz, że świat naprawdę może do kogoś należeć? Kto wie. Skoro jesteś w stanie sobie kupić piramidę, znaczy nie dosłownie ty, no wiadomo, tak, taki faraon na przykład. No nie ja, nie. No to być może jesteś w stanie kupić i świat. Ciekawe. Rozmawiałem ostatnio z moim dobrym kolegą Knychbugem i wyobraź sobie, nic ciekawego mi nie powiedział. Ja mam niepokojące wrażenie, że dzisiaj to my nic ciekawego nie powiedzieliśmy. Ja jestem o tym dogłębnie przekonany. Przekonany. A propos Conana, znasz może jakiegoś barbarzyńcę? Oj tak, znam bardzo wielu barbarzyńców. Nie wiem, czy wiesz, są odpowiedzialni za bardzo wiele śmierci. A propos śmierci, myślisz, że będzie coś kiedyś? Po tym, jak umrzemy? Czyli za chwilę? Cóż, no myślę, że dalej będą budować piramidę. A co będzie z nami? Słuchajcie uszami. No, my nie będziemy już budować piramidy. No tak, ale czy wierzysz, że istnieje życie po śmierci? Mam szczerą nadzieję, że nie. No chyba, że byłaby to kraina, w której nie muszę nic robić, tylko odpoczywam. To wtedy tak, taka wizja byłaby dla mnie kusząca. A gdyby było tam gorzej niż tutaj? No to ciężko mi to sobie jakoś wyobrazić. Gorzej to by było chyba, nie wiem, gdyby wszystko płonęło. No tak. Może kiedyś ludzie nie będą mieli już problemów z palącym słońcem, pitną wodą, podziałami politycznymi, władcami, którzy narzucają innym swoją wolę. Kto wie? Będę się zbierał. Liczyłem, że dobrze spędzę czas, a już wiem, że tutaj się to nie uda.
Liczyłeś sam, czy na jakimś... Nie, naprawdę, dzięki. Ай-я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 й